Rozpoczynamy kolejny świetny projekt, jakim jest ta oto Alfa Romeo. Jest to Alfa Romeo Stelvio w topowej wersji Quadrifoglio, czyli czterolistna koliczynka, czyli silnik pochodzenia Ferrari. Ponad 500 koni mocy, topowy SUV, topowe osiągi i nie mogło zabraknąć topowego systemu audio, który właśnie się tworzy w tym samochodzie. Fabrycznie był tu zamontowany Harman Kardon, który, jak wiedzą właściciele tego pojazdu, nie porywa, jest co najmniej średni. I tutaj właściciel zdecydował się na kompleksową przebudowę oraz top auto. My podeszliśmy do tematu jak zwykle bezkompromisowo. Zaproponowaliśmy tutaj topowy system audio trójdrożny na braksie z przodu. Z tyłu również aktywnie dwie drogi. Tutaj dość nietypowo, bo na uferach i7 oraz stegi, ale o sprzęcie za chwilę. Wszystkie komponenty oczywiście w systemie plug and play przez przejściówki. Dorobiliśmy już, zaprojektowaliśmy i wycięliśmy laserem adaptery do głośników średniotonowych. Wrzucę to w przebitkach. A cała ta zabawa tylko po to, żeby stworzyć idealnie dopasowane adapterki do tych oto głośników, w jakich są Helixy z serii Matrix ML3. Wyszło idealnie to samo, jeżeli chodzi o centralny głośnik. Tweetery będą w słupkach dedykowanych, przerobionych przez nas. Też już się to wykonuje. Adapter oczywiście do głośników basowych też zostaną wyprodukowane. Wszystkie wtyczki oczywiście w oryginale. Drzwi w Alfie Romeo Stelvio Quadrifoglio mamy zrobione, pozostało nam je poskładać. Zostały one wykonane wielowarstwowymi materiałami od CTK. Zamontowany głośnik Matrix GL6. Jak sami widzicie, wszystko idealnie w standardzie fabrycznym, nawet taśma taka sama jak fabryczna. Tutaj przetwornik ML3, który pokazywałem wcześniej, również zamontowany w standardzie 100% fabrycznym. No i nic innego nie pozostało, jak poskładać ten w pełni aktywny system oparty o komponenty Brax GL6, a tutaj Brax ML3. No i na słupku jako mała zajawka również Brax ML1. No i przechodząc płynnie do sprzętu i do samego montażu, a jeszcze może szybki rzut oka na cały samochód. Wygląda świetnie, jest to jeden z najszybszych SUV-ów na rynku. Potężna maszyna i przejdźmy płynnie do sprzętu. Ale zanim jeszcze o sprzęcie, to szybko chciałem pokazać montaż głośnika średniotonowego. Jest to pierwsza przymiarka. Czy nasz panel wypalony laserem panu pasuje idealnie do drzwi? Jak widać, pasuje idealnie. Zastosowaliśmy oryginalną przejściówkę, wszystko w systemie plug and play. Oczywiście dobraliśmy dokładnie taką samą taśmę, jaka jest fabrycznie, jest dokładnie ten sam splot, ta sama struktura na fabrycznej wiązce. W ogóle ta taśma jest bardzo fajna, bo jest bardzo gruba, eliminuje wszystkie wibracje. Także postaraliśmy się jak zwykle. A tutaj taka mała ciekawostka, ile czasu spędziliśmy nad kawałkiem plastiku, można byłoby rzec, ale ten kawałek plastiku jest to do 10 części milimetra dobrany idealnie adapter pod głośnik Brax ML3, aby idealnie go tutaj zamontować w miejsca fabryczne, w systemie plug and play, wszystkie śrubki, wszystko na miejscu,
A to był fabryczny głośnik systemu Harman Kardon Alfa Romeo. Także wykonaliśmy najpierw prototyp, wypaliliśmy go laserem z kawałka kartonu, dopasowaliśmy, czy wszystko działa, i później powstała finalna wersja już z ABS-u grubego i bardzo sztywnego. To wszystko oczywiście finalnie zostanie jeszcze oklejone matą, usztywnione, ale pasuje idealnie, system jest w 100% aktywny, każdy głośnik ma swoją końcówkę mocy, więc tu będziemy mieli średniak, tutaj będzie głośnik oczywiście w drzwiach zamontowany GL6 i na słupkach ML1. Także masa pracy, ale efekt będzie, tak jak oczekiwał właściciel, rewelacyjny. Wracając do sprzętu. Cześć wszystkim, u nas w okresie przedświątecznym chłopakom się nudzi i jak zwykle w dążeniu do perfekcji nie dość, że wydrukowaliśmy, a tak naprawdę wylaserowaliśmy idealne adapterki, które pasują 100% w miejsca fabryczne, ponieważ no, głośniki są najwyższych lotów, jest to Brax ML3. Nie dość, że zastosowaliśmy oczywiście oryginalne złącze, żeby nie ciąć instalacji. Nie dość, że użyliśmy oryginalnej taśmy, takiej samej jak jest w Alfie, to jeszcze sobie na laserze wycięliśmy podkładkę, która perfekcyjnie uszczelnia głośnik. Zaklejamy ją i pokażę, jak to wygląda. I uszczelka wklejona. Zobaczcie, tolerancja poniżej 1 mm. Pasuje to perfekcyjnie. Na pewno lepiej niż fabryka by to wymyśliła. Wkręcamy ten głośnik, oczywiście tulejki również, i będzie petarda. I tak to wygląda po montażu. Dojdzie jeszcze mata. I mamy to. Topowy głośnik i topowy montaż. Wracając płynnie do całego systemu audio w tym samochodzie, może pokrótce opowiem, jak ten system będzie skonfigurowany. Do zasilania całego systemu posłuży nam V12, czyli 12 kanałów. Nim zasilimy trójdrożny aktywny system przedni, dwudrożny aktywny tylny system oraz głośnik centralny. I za głośniki kolejno posłużą nam za ufery w przednich drzwiach grafiki GL6 od Braxa, za głośniki średniotonowe ML3, za głośniki wysokotonowe Matrix Brax ML1 i jeden głośnik z systemu Matrix ML3 jako głośnik centralny. A tylne drzwi to znowu aktywne podłączenie głośników Helix, Compose i7 oraz w akompaniamencie stack MSS1M, czyli również najwyższa liga, tym razem od włoskiego producenta stack. I do zasilania subwoofera zewnętrznego, ponieważ taki on tutaj powstanie. Jeszcze nie wiadomo jaki, bo ten temat się procesuje. Albo to będzie Morel Ultimo Power Slim, albo jakiś inny wysokiej klasy głośnik typu Slim, czyli płytki. Posłuży nam topowy wzmacniacz Mono od Delesa S1, wymyślony i opracowany przez sławnego Gordona Taylora, czyli założyciela już martwej marki, jaką był, jest, była Genesis. Czyli kawał pieca, łącznie kilowat mocy w jednym ohmie, super jakość, najwyższy poziom, tak jak i reszta tego całego systemu. Także rozpoczynamy pracę, a w zasadzie prace są już dość zaawansowane. Na bieżąco będziemy Was informować o postępach. Przez ostatni tydzień nic nie wrzucaliśmy, bo nie było czasu, mieliśmy za dużo obowiązków, ale nadrobimy, materiały są na dysku, trzeba tylko poskładać i opublikować. Także dzisiaj dzięki. Jak macie pytania co do tej Alfy, to śmiało, walcie w komentarzach, chętnie odpowiemy na te pytania. Ja na dzisiaj kończę i do usłyszenia na kolejnych nagraniach z kolejnych bardzo ciekawych projektów. Oczywiście w zanadrzu mamy ciągle GLS-a, którego już oddaliśmy. Materiał się jeszcze nie poskładał i parę innych ciekawych samochodów, jakie wyjechało z warsztatu. Ale jak już mówiłem, czasu brak na te wszystkie obowiązki, ale nadrobimy i zamieścimy na naszych social mediach. Także dzięki, do usłyszenia, cześć.